I witamy kolejnych grupę zawodników. Mam nadzieję, że jest pani na mecie. Mamy przewaga panu. Pamiątkowy medal z jednej strony, a z drugiej strony proszę panu stać o stanowisko i głos do Tureleczka. Tureleczka, psy. Oj, pierwsza przedstawicielka płci pięknej. A przypomnę, pań było tylko przy... Węgorzewo, Pruszków, czyli mazowieckie, Krówka czy Słowice, o Śląsk, no to jednak na pewno też wakacja, Gdyniak, Urzędnik, kogo jeszcze nie wymieniłem, Grudziądz, Warszawa, stolica się nawet znalazła, Łódzka, luźny skład, Obywatel Świata, zapewne Wójtowo, Elbląg, Pruszkuba, Czydałek, Łopłyn też już był. Także kawał świata i jeszcze proszę. Przypominam o oddawaniu cinków do pudełka na linii mety, za linią mety, tam mniej więcej, gdzie stanowisko z wodą, tylko na murawie stadionu. Przypominam, że ze swoim wynikiem można się zapoznać w telefonie komórkowym oraz na tablicy wyników wywieszonej przy wejściu do środka sportu i rekreacji. A uczestników biegu zapraszam po odbiór grochóweczki, tam za linią mety przy odrodzeniu ośrodka sportu i rekreacji na prawo od no niepowiewających dzisiaj dumnie chorągwi, wiatr drzewa troszkę chronią je przed wiatrem, ale tam za linią przy bramce wyjściowej ze stadionu można się posiłać. Przypominam, organizatorami biegu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie oraz Lęko, Atletyczny Klub Sportowy Lubawa, Wschodzący Kolegium Sędziów, Miejskiego Kolegium Sędziów w Lubawie i Rady Miasta. Po uporządkowaniu wyników, po chwili dla zawodników na złapanie oddechu. No już, aż ty, uśmiech numer 5. Jeżeli nie spaliście z dwa, żeby jedno chociaż wyszło. 199 zawodników znalazło się na liście startowej, nieco mniej odnotowaliśmy na mecie. I rozpoczynamy od zwycięstwa. Zapraszam serdecznie do podium tutaj na prostej startowej naszego stadionu. Trzech panów. Pana Pawła Pszczółkowskiego. Proszę pan, brawa, tak gorące brawa. Pan Paweł Pszczółkowski, pan Kamil Nartowski, pan Andrzej Rogiewicz. Zapraszam Pszczółkowski. Miejsce trzecie, Lubawska Dycha. I czas
zawodnikach, którzy zajął trzecie miejsce, 34 minuty i 48 sekund. Miejsce drugie, pan Kamil Nardowski z Brodnicy. 34 minuty, 24 sekundy, 24 sekundy lepiej, 34 minuty, 24 sekundy czas biegu. I zwycięzca trzeciej lubawskiej dychy LKS Zamtyr Sztum, pan Andrzej Rogiewicz. Miejsce trzecie, Magdalena Bucewka, LKS Zamtyr Sztum. Miejsce drugie, Monika Jackiewicz, niegdyś LKS Lubawa, obecnie AWTS UWM Olsztyn. I miejsce pierwsze, Dorota Pawłowska. I zaczniemy od pań. W poszczególnych kategoriach wiekowych przygotowaliśmy pamiątkowe statuetki. Ponieważ regulamin biegu nie przewiduje, aby dublowały się nagrody, więc w kategoriach wiekowych, w kategorii K20 pani Monika Jackiewicz, no cóż, zwyciężyła w klasyfikacji generalnej, więc tutaj nagrody nie otrzymuje, a na podium poproszę panią Katarzynę Radecką, panią Patrycję Kościeszę i Joannę Lewalską. Anna Lewalska. Bo się nie dublują. Lubawa! 9 minut 44 sekundy, miejsce trzecie. Miejsce drugie, Patrycja Kościesza, Pszczółkowski Bim. Także dziewczynie gmina Zabrzuchu, 55 minut 51 sekund. I Katarzyna Radecka, Ostróda, niezrzeszona, czas się zrzeszyć. Zwyciężczyni tej kategorii Kawka Lubawa. 55 minut 30 sekund. Pamiątkowa statuetka, trzecia lubawska dycha. Na regale na pewno zagości w kolorowym miejscu. Miejsce drugie, Agnieszka Nowak. Z czasem 52 minuty 21 sekund. Srebrny medal i złoto. Agnieszka Nowak, Polska Pogoria Biega. To pan Dubyś na ucho się robię dokładnie skąd. A miejsce pierwsze w kategorii K30, Magdalena Urbanowska, LKS Zatrzymczyk z Ostrudy z czasem 52 minuty 51 sekund. Pamiątkowa statuetka z rąk burmistrza miasta. Pani Mirela Jaskulska. Grupa KM Grudziądz, 52 minuty i 1 sekunda. I na miejscu pierwszym zwyciężczyni w tej kategorii pani Anna Romanowicz z Olsztyna, 48 minut, 18 sekund. Po pierwsze, pełni się należy. Domyślam się zatem, że jest to pani Iwona Kwiatkowska z klubu El Bażan, El jak Elbląg. Przyjechała do nas z Warszawy, zatem jeszcze w pobliżu przepadała na wakacjach i ukończyła bieg z wynikiem 1 godzina 17 minut i 30 sekund. Wielkie brawa z tego miejsca. Ale nie dublujemy nagród, jest i kolejny zawodnik. Zapraszam serdecznie. Pan Mariusz Kowalski, miejsce trzecie, LKS Zamtyr Sztum. Czas 37 minut 22 sekundy. Miejsce drugie, pan Piotr Kamiński, Jeziora Kiława, Posław Siesku, zapewne zaprasza na półmaraton z czasem 37 minut. I miejsce pierwsze w tej kategorii, Tomasz Dworakowski, SKL Sopot, Wrocław Sadłos z Kwidyna, Kwidyn biega, 36 minut i 56 sekund. Miejsce drugie, Dudkiewicz Artur, czy jest z nami? Czy tam nie ugrzązł gdzieś przy przepysznej grochówce? Albo pod prysznicem? No na pewno odbierze. I miejsce pierwsze, Pawłowski Mariusz, PWL Kurzetnik. Czas 35 minut 55 sekund. Kategoria K40, Wojciech Oliński, Grupa Malbor. 38 minut 16 sekund. Wielkie brawa. Miejsce drugie, Artur Piotrowski. Klub biegowy TKKF Promyk Ciechanów, 37 minut 14 sekund. I miejsce pierwsze w kategorii 40, pan Dariusz Mali, który przyjechał do nas Olsztyna i ukończył bieg z wynikiem 35 minut 48 sekund. Słoneczny przyjechał do nas również do Olsztyna, AKL Olin Olsztyn, czas 33 minut 59 sekund. Miejsce drugie, Roman Smoliński, Luka Ciechanów, 42 minuty 48 sekund. I zwycięzca tej kategorii z
Zbigniew Sadowski, klub biegowy Promyk Ciechanów. Czas 1 godzina, 1 minuta i 11 sekund. Trzecie miejsce w kategorii najszybsza ruwa wiatra. Puchar za drugie miejsce przypadł pani Joannie Lewalskiej, 59 minut 44 sekundy. A miejsce pierwsze do naszej wytrawnej biegaczki i swojej rodziny również w klubie lekkoatletycznym kolegium sędziów. Dorota Kawka, miejsce pierwsze, 55 minut 30 sekund. Wielkie brawa.